I na koniec Włochy. Dziś zaprzysiężenie nowego rządu, na czele którego stanie Giorgia Meloni. Tu jeszcze wczoraj rano. Dunque, buongiorno a tutti. Giorgia Meloni, która stoi na czele braci Włochów w towarzystwie lidera Ligi Matteo Salviniego i przywódcy Forza Italia Silvio Berlusconiego, poinformowała, że polityczny blok centroprawicy wskazał ją jako kandydatkę na premiera. Delegacja złożona z szefów grup i przewodniczących centroprawicowej koalicji spotkała się z prezydentem Mattarellą i uzgodniła z nim potrzebę zapewnienia narodowi nowego rządu w możliwie najkrótszym czasie. Prezydent zaakceptował Meloni jako kandydatkę, a jeszcze tego samego dnia. Buonasera a tutti. Przewodnicząca braci Włochów ogłosiła skład swojego gabinetu. Po 3 latach do wielkiej polityki wraca Matteo Salvini. Ministrowi infrastruktury i zrównoważonego transportu, senatorowi Matteo Salviniemu, proponuje funkcję wicepremiera. Drugim wicepremierem i ministrem spraw zagranicznych zostanie Antonio Tajani, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego z Forza Italia. W nowym rządzie będą nowe resorty. Powstanie Ministerstwo do Spraw Firm i Made in Italy, a także Ministerstwo do Spraw Morza i Południa Kraju. Są też resorty, które zmienią swoją nazwę. W ciepłych słowach o nowej włoskiej premier wypowiada się Mateusz Morawiecki. Rozumie i zna wartości, ale także zawiłości obecnej sytuacji w Europie. Rozumie trudną sytuację we wschodniej flance NATO i Unii Europejskiej. I trudno się tym słowom dziwić, bo bracia Włosi w Parlamencie Europejskim należą do frakcji europejskich konserwatystów i reformatorów. Tej samej co PiS, za przysiężenie nowego włoskiego gabinetu jeszcze dziś.